Kot egzotyczny, opis i najważniejsze informacje. Wbrew nazwie, koty egzotyczne wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie można powiedzieć w sposób sztuczny zostały wyhodowane po prostu z połączenia kotów amerykańskich krótkowłosych z kotami perskimi oraz później z innymi przedstawicielami kotów. W większości z nas znany jest Garfield. Czyli kot, który jest właśnie wzorowany na kotach egzotycznych. I dzisiaj, właśnie najważniejsze informacje o tych kotach. Zacznijmy, oczywiście, od wielkości. Wysokość to 30-35 cm. Kotki ważą 3-5 kg. Koty od 3-6 kg, chociaż niekiedy zdarzają się egzemplarze około o kg cięższe. Żyją przeważnie około 12-15 lat. Teraz to, co najważniejsze, czyli charakter i zachowanie. I tutaj ten charakter jest bardzo podobny do charakteru kota perskiego. Choć troszkę jednak z takim troszkę bardziej kocim charakterem, niż to ma w przypadku kota perskiego, ma miejsce. Ale i tak jest to kot spokojny, zrównoważony, przekładający komfort, wygodę, życie. Z nami, takie bliskie życie z nami, nad wygłupy, czy na te się, czy na to, żeby być nadmiernie ciekawskimi kotami. To koty bardzo czułe, łase na pieszczoty, one uwielbiają ten kontakt, te pieszczoty przytulania, siedzenie nam na kolanach, spanie z nami i naprawdę jest to dla nich bardzo ważne. Nie są to też koty zbyt aktywne, choć. Oczywiście, sporo aktywniejsze niż właśnie Pers. Pers, do którego kod egzotyczny będzie dzisiaj bardzo często porównywany, ponieważ wiele osób uważa, że kod egzotyczny to taki Pers z krótką sierścią, z krótką pokrywą. Oczywiście kot egzotyczny potrzebuje zabawy, potrzebuje pewnej dawki ruchu, żeby po prostu się nie nudził, żeby nie groziła mu otyłość, ale ta potrzeba ruchu jest naprawdę nieduża i naprawdę wystarczy się z nim normalnie, jak z każdym kotem, bawić. Odznaczają się one bardzo towarzyskim usposobieniem, potrzebują dużo, jak najwięcej czasu spędzonego z nami, są bardziej nastawione na człowieka niż na przykład kot perski, bardzo mocno się z nami wiążą. Lubią z nami, to znaczy z opiekunami, przebywać, są to koty, które mogłyby nam cały czas towarzyszyć przy każdej naszej aktywności, ale z reguły nie są kotami, które wchodzą pod nogi czy się zbytnio, nadmiernie narzucają. Ale co ciekawe, te koty w miarę dobrze znoszą samotność, oczywiście jeśli je tego nauczymy, jeśli je tego do tego przyzwyczajmy. Ich wychowanie jest bardzo proste, to koty, które łatwo wychować i łatwo prowadzić. Koty egzotyczne należą do kotów, których, z którymi raczej życie jest fajne i nie sprawiające problemów. Są to też koty ciche, pozbawione agresji, ich kontakt z otoczeniem z tym całym światem jest bardzo fajny. One tak fajnie, optymistycznie patrzą na to całe otoczenie, no i raczej nie sprawiają żadnych problemów. Dobrze dogadują się z dziećmi, nawet można powiedzieć bardzo dobrze, ale jak zawsze obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić. A kot musi mieć takie swoje miejsce, gdzie mógłby się, gdzie może się schronić, gdzie po prostu wszyscy dadzą mu święty spokój. No, w ogóle każdy z nas powinien mieć takie miejsce. Dobrze dogaduje się ze zwierzętami, choć oczywiście trzeba w odpowiedni sposób go zapoznać z tymi innymi zwierzętami. Socjalizacja jak zawsze jest ważna, ale w przypadku kotów egzotycznych jest ona naprawdę bardzo, bardzo prosta. Są to koty inteligentne. No, ale niezbyt chętne do nauki. One wolą jednak zabawę, albo też leniuchowanie, czy też bycie tuż obok nas, niż uczenie się jakichś sztuczek, czegoś, co nie jest dla nich tak ważne, jak po prostu takie spokojne, zrównoważone, wesołe życie i próbowanie, żeby człowiek robił to, co od niego kot oczekuje. I tutaj trzeba zaznaczyć, że jednak kot egzotyczny jest troszkę bardziej Mniej samolubny raczej niż kot perski, on jest troszkę bardziej nastawiony na człowieka, ale i tak, jak to kot, on chciałby być najważniejszą istotą na świecie. No, człowiek, ludzie też tacy są. To mi chyba każdy przyzna. Ale przejdźmy dalej do pielęgnacji. A ta jest o wiele, wiele łatwiejsza niż w przypadku kotów perskich, ale i tak potrzebna jest regularność, bez tego. Ten kot no, oczywiście nie będzie w takim stanie jak trzeba. Tylko pamiętajmy, że to nie jest jakiś żaden wysiłek. Tutaj też trzeba pamiętać szczególnie na, o oczach. Pielęgnacja oczy jest bardzo ważna w przypadku kotów egzotycznych. Jeśli chodzi o zdrowie, to chociaż są to koty, które mogą być kotami długowiecznymi, to trzeba uważać na problemy genetyczne odziedziczone właśnie po kotach perskich. I chociaż koty egzotyczne są od persów zdrowsze, to jednak należy o tym mocno pamiętać. Do tego trzeba pamiętać o tym krótkim pyszczku, żeby po prostu nie był zredukowany do minimum, ponieważ to może sprawiać kotu po prostu problemy. A hodowle, które dążą, dążyły do takiego całkowitego zminimalizowania tego pyszczka, no niestety tylko szkodziły naszym kotom. Żywienie. Z żywieniem nie ma problemów. Chociaż jest problem z tym, że te koty lubią jeść, są takimi prawdziwymi łakomczuchami, i te zbędne kilogramy, czy też raczej dekagramy, jednak są czymś negatywnym w przypadku tego kota, ale to jak z wszystkimi. Po prostu w przypadku kotów egzotycznych musimy pamiętać, żeby na to uważać. Wady i zalety. Oczywiście zacznijmy tradycyjnie od wad. Czasami są dosyć dużymi łakomczuchami. Trzeba uważać na otyłość, mogą występować choroby genetyczne, no i właściwie tyle. No i można powiedzieć, że potrzebują troszkę więcej naszej uwagi i naszego czasu niż inne koty. Jeśli chodzi o zalety, to są to koty wesołe, bardzo łagodne, towarzyskie, spokojne, zrównoważone, prawdziwy pieszczoch, pozbawione agresji, świetnie dogadujące się ze zwierzętami, z dziećmi, taki miły, fajny, spokojny, towarzysz. Więc dla kogo koty egzotyczne? Oczywiście są to koty często nazywane kotami perskimi dla leniwych, czyli dla tych, którzy nie chcą poświęcać zbyt dużo czasu na pielęgnację tych kotów, ale do tego są to też koty, które troszkę mocniej są nastawione na człowieka, chociaż nie zawsze, i będą świetnymi towarzyszami właściwie dla większości ludzi. Oczywiście potrzebują naszej uwagi, naszego czasu. Musimy jednak im troszkę tego poświęcić, ale są to koty bezproblemowe, proste w wychowaniu, koty, które naprawdę w większości domów się odnajdą. Tylko oczywiście musimy im poświęcić, poświęcić trochę czasu. Może na koniec troszkę historii. Są to koty wyhodowane w sposób sztuczny. W Stanach Zjednoczonych w latach 60. zaczęto krzyżować koty krótkowłose, amerykańskie koty krótkowłose z persami. Wyodrąbnienie tych kotów tej rasy miało miejsce w roku 1967. W tym czasie trzeba też pamiętać, że w tworzeniu kotów egzotycznych, nieeuropejskich brały udział też inne koty, z naprawdę wielu raz. tak żeby po prostu uzyskać efekt, który chciano uzyskać. W 1985 roku została ta rasa przyjęta do FIFA. Też w latach 80. koty te zaczęły trafiać do Europy, ogólnie na cały świat. U nas dotarły w latach 90. Co ciekawe, koty egzotyczne mają wspólny wzorzec z persami, oczywiście, jeśli chodzi o wystawy, choć mają inną długość szaty. Więc można powiedzieć, że na wystawach startują w tych samych kategoriach, według tych samych zasad, tylko że mają inną długość szaty. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na kanał ciekawostki o zwierzętach. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.